Hej kochani, witam się z wami bardzo serdecznie w sobotę 21 lipca. Chyba sobota dzisiaj, no nie? I powiem wam, że dostanę za chwilę załamania. Pierwszy z powodu moich włosów, które wypadają strasznie. Straciłam już ich pewnie z połowę. O, co? Lecą mi włosy, nie widać było pewnie. No masakra, no ale to jest wszystko efekt ciąży, dokładnie tak samo miałam z Antkiem, 3 miesiące jak Antoś skończył, zaczęły mi garściami wypadać włosy i to samo dzieje się teraz, ale i tak pójdę, zafarbuję je, zmienię kolor, bo to i tak nic nie da, po prostu te włosy, które miały wypaść przez całą ciążę, czyli przez okres 9 miesięcy, a które były w głowie, muszą teraz wypaść i muszą wypaść też te, które by wypadły normalnie teraz w tym czasie, no dlatego efekt jest taki, że ich wypada bardzo dużo, no i strasznie się przerzedziły. Już nie wspomnę o tych moich zarastających na nowo zakolach. No, ale to musi wszystko przejść i u mnie pewnie szybko nie przejdzie ze względu na karmienie piersią, które wzmaga jeszcze ten efekt, ale czytałam o czymś takim jak Vitapil Mama. Jeżeli któraś z mam brała te tabletki, to dajcie mi znać, czy działały w ogóle, bo jest właśnie taki suplement diety dla matek karmiących, ale to tylko to, bo tak to nie można stosować żadnych odżywek na porost włosów, rzęs, karmiąc dziecko piersią, ponieważ jest to, zawiera szkodliwe właśnie ten, dlatego też nie zaczęłam używać żadnej odżywki do rzęs, ale rzęsy spoko, bardzo się poprawiły. Druga rzecz, to nawet nie wiecie, jaki przede mną panuje Saigon, ja wam go pokażę, ponieważ zaczęłam pakować manatki ze względu na wyjazd taty, bo w przyszłym tygodniu po prostu sama z dzieciakami bym tego nie ogarnęła. Nikogo nie ma w mieszkaniu, tata zabrał dzieciaki i poszli na spacer, na lody i tak dalej, no i ja się z tym wszystkim pakuję. Prawdopodobnie nie wyślę tego w tym tygodniu ze względu na to, że taty nie będzie i noszenie tych kartonów z kurierem byłoby rzeczą niemożliwą. W sobotę jak tata wróci, to rozkręcimy jeszcze właśnie łóżeczko i tak dalej, tak zdecydowaliśmy. Na razie to tak zostanie, ale większość rzeczy już pakuję, w piątek jeszcze sobie wypiorę resztę pościeli i to, co chcę Antosiowi pozabierać. No i tak, z szafy mam już, zobaczcie, szafę mam już ogołoconą, pusta, tutaj też. Zobaczcie, tyle zostało moich rzeczy, tylko to, co chcę zabrać do walizki, na resztę będę musiała troszeczkę poczekać, zostawiłam sobie tylko kurtkę i to, bo z tą pogodą w Polsce teraz no, jest nie za ciekawie, a mieszkanie prezentuje się, tak? Zobaczcie, tam worki próżniowe, tam wieszaki, takie rzeczy, które też zabiorę, bo to mam porządne wieszaki, tam już dwa worki odśnięte. No i tak to wygląda, ale już powoli ubywa. Tam w przedpokoju już mam wszystko ogarniane. Tak naprawdę został mi pokój Antka, już tylko dwie szuflady mi zostały u niego, no nie licząc tych łóżeczek i tak dalej, skręcania. Większość zabawek też już schowam, ale to będzie szybciutko. Kuchnia mi została, bo mam dużo tam takich, wiecie, galaretek, kiśli i takich rzeczy, po prostu worami to mam tam i szkoda mi tego, a w Polsce to zużyję, reszta, całe sprzęty, wszystko zostaje, wiadomo, bo będziemy tu jeszcze wracać. Nie wiem, czy zabierać teraz lustro, czy nie, chyba jeszcze nie zabiorę, zresztą mam duże lustro w pokoju na górze u rodziców, tylko będę musiała je po prostu zdjąć, żeby mieć je tak pionowo, a zresztą mam duże lustro też w szafie, więc to jest mi na razie zbędne, więc nie będę go zabierać, ale na pewno chcę wziąć właśnie łóżeczko, przewijak i komodę. Zastanawiam się nad tym łóżkiem Antka, czego zabierać. Antek ma u rodziców łóżko. Jeżeli i tak wynajmiemy mieszkanie, no to moglibyśmy mu to łóżko w sumie zabrać od rodziców. Nie wiem, sama. No zobaczymy. Mąż mówi, żebyśmy zabrali, bo Laurka będzie miała, wiecie, to szybko czas minie, a to łóżeczko jest naprawdę porządne i fajne. A potem chcąc kupić, jak bierzemy i tak tego busa, ten transport, to wyszłoby drożej.
Tak więc dobra, kochani, ja zabieram się za te rzeczy, bo po to tata zabrał dzieciaki, żebym ja się mogła troszeczkę z tym ogarnąć. No i nie fajnie by było, gdyby wrócili, a tu był dalej taki nieporządek. Szkoda, że nie możecie mi pomóc. Lala lulka. Lala lula. Chociaż ty się cieszysz. A co robi Antek? Rozwala wszystkie zabawki. Przecież ja tego nigdy nie ogarnę. Nigdy. Nigdy tego nie ogarnę. No. Nigdy. Nigdy. Biorę się dalej za ogarnianie tego baganu. No. No nie, lalula? Prawda? O, na zdrowie. Ojejcia. A Antek, a ty co robisz? Bałagan, część dalsza? Masakra. Wrócił Antek i zrobił taki sam bałagan, jaki był przedtem. Powywalał wszystkie zabawki. Ja nie spakowałam mu tych zabawek, wiesz, już tak na zero, bo będziemy tu jeszcze cały tydzień, więc musi się bawić, ale... No. Także tego. Poszli drugi raz na spacer. Tata ich wziął, Antek gdzieś zgubił swoją piłkę. Miał taką mini do piłki nożnej, którą dostał kiedyś od mojego brata. No i gdzieś zniknęła. Albo gdzieś tu będzie w tym chaosie, albo nie wiem. Ja właśnie ogarniam rzeczy w łazience. Wiecie, pakuję te zdublowane kosmetyki, które mam, które są jeszcze nie zaczęte. Zostawiam sobie tylko w łazience to, czego używam, czyli niewiele, krem, szczotkę do włosów, jakiś tusz, takie podstawowe kosmetyki też, żeby się pomalować, jak będziemy wyjeżdżać, bo pewnie cały tydzień się nie będę znowu malować, no ale na wyjazd na pewno się pomaluję, żeby jakoś nie straszyć na tym lotnisku. No i u Antka mam ogarnięte, no jeszcze te rzeczy, te rozkręcania, ale to już albo sobie to powoli zrobię, jak tata pojedzie. No. Jutro muszę jeszcze iść do piwnicy, bo tam mam buty zimowe i tak dalej. Ja będzie tata, więc zostanie tu z maluchami, a ja pójdę ogarnąć te rzeczy w piwnicy. Tam mam buty. Mam rower też, nie wiem, czy go zabierać. Pogoda. Dzisiaj już wyglądam w ogóle, ale naprawdę od samego rana, gdy tylko zabrałam się za to, to robię cały czas. Zrobiłam sobie przerwę, tylko teraz tata zrobił spaghetti. No i teraz jak wyszli, to w spokoju siadłam sobie napić lemoniady. To jest ta lemoniada, którą robiłam. I powiem wam, że robiłam z cytryny i z jednego pomarańcza, chyba tam dałam, czy półtorej. I z wodą gazowaną smakuje identycznie jak Fanta. Identycznie, także odkryłam Fantę. Skład Fanta. Naprawdę smakuje jak Fanta. Moglibyście się nawet pomylić, a wiecie, bez konserwantów, różnych takich sztuczności. Sama cytryna, pomarańcza, no cukier jest, fakt, jak to wlema, w lemoniadzie i woda gazowana. Gdyby mi to ktoś dał do napicia się, to nie wiem, może po kol... Nie wiem, pewnie nawet w tej zielonej szklance nie zwróciłabym uwagi i myślałabym, że piję Fantę. Wiem, jestem super. Nie no, żartuję sobie. Dobra, idę. Głupia, idzie sprzątać. Nie. Dramat. Mąż narzeka. Jezu, jaki to bałagan. No jeju, no żeby się tak spakować, wyprowadzić. Gdybym ja wiedziała, że my będziemy teraz wracać, to w życiu bym tu nie zwiozła wszystkich tych jeździków, rowerków biegowych Antka. Nie kupowałabym tu roweru. No chociaż w tamtym roku bardzo dużo. W tamtym roku? W tamtym roku byłam w lecie w ciąży. Kurde, jak to było? W tamtym roku jeździłam tak na rowerze dużo z Antkiem. Chyba w tamtym roku. W tamtym roku, tak. Jeździłam dużo na rowerze z Antkiem. Musiałam się zastanowić, bo ja już sama nie wiem, w jakim roku żyję i tak dalej. W ogóle o czym ja gadam? O czym ty, babo, myślisz? Jak tu taki pajzel? Nie chcę nawet wiedzieć, że za ten transport zapłacimy. Tylu rzeczy.
Nawet nie wiem, czy nie opłacałoby się bardziej. No wiadomo, ubrań mam tu dużo, zabawki, Antka, ale czy nie lepiej było za te pieniądze, które mam zapłacić za ten transport, kupić mu nowych zabawek. Nie no, żartuję, dużo jest tu takich rzeczy, no, których szkoda tu zostawić po prostu. I no, chociażby ubrania, cała garderoba małej, Antka w życiu, no, spankrutowałabym potem, jakbym tak zrobiła, że zostawiła tu wszystko i poszła na shopping kupić nowe rzeczy. Najwięcej miejsca zajmują zimowe rzeczy. Dobra, nie bredzę wam już, bo 6 minut gadam. 6 minut mojego samotnego czasu na ogarnięcie tutaj minęło, a chciałabym, że zanim wrócą, żeby tu naprawdę było ogarnięte. Czyli u Antka rozkręciłam taki stół, na którym miał zabawki i tam robię skład wszystkiego. Jeżeli jutro zdecydujemy się na to, żeby porozkręcać te przewijaki i tak dalej, no to... Ale może nawet dzisiaj to zrobię, jeżeli ogarnę łazienkę i tak dalej, i dzieciaki potem, to może to zrobię i mała wtedy będzie spała w wózku. Albo wyniosę jej łóżeczko też tu, tylko wtedy będzie masakra, będzie budził mi ją Antek i nie. To znaczy wózek też mogę tam wywieźć, no zobaczymy. Może tak zrobię, może rozkręcę jeszcze dzisiaj to łóżeczko. Albo zostawię sobie to po prostu na przyszły tydzień. No, bo i tak na bank tego nie będziemy wysłać teraz, tylko dopiero jak tata wróci. Tak sobie głośno z wami myślę. Myślałam, że wracałem. Dobra, bo pieprzę 3 po 3.